Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Czy ktoś już z was z moją osobą się zapoznał? Ręka do góry? Albo na mnie... O. Czyli właściwie wszystko wiecie. Dobra, może inaczej. Jak to był na webinarze moim, najskuteczniejsza strategia inwestowania w nieruchomości? Połowa. To co, powtórzymy sobie szybciutko to, dobrze? Żeby druga połowa wiedziała, o co chodzi, o czym będziemy rozmawiać. I tu mniej więcej tak przewiduję 40 minut, żeby powiedzieć wam, jak ja dochodziłem do swojej wolności finansowej. I żebyśmy potem na podstawie tego mogli rozmawiać. Nie przypadkiem wykład jest nazwany najskuteczniejsza strategia inwestowania w nieruchomości, ponieważ chciałbym, żeby ten dzisiejszy wykład był takim bardzo interaktywnym wykładem. To znaczy nie chciałbym was zanudzać, nie chciałbym za dużo mówić, będziemy sobie rozmawiać, będziemy pytać i wy będziecie też również pytać, przede wszystkim, taką mam nadzieję, że będziecie pytać. Nie lubię nudnych wykładów, gdzie tam usypiamy, chociaż no, te 15 minut jednak wprowadzę szczególnie tak dla tych, którzy mnie nie znają, żeby powiedzieć parę słów o sobie, a potem o tym, jak ja walczyłem z nieruchomościami, bo tego doświadczenia już jest 11 lat i też tytuł tej strategii, tego wykładu jest specjalnie taki, żeby troszeczkę was zainspirować, bo ja wiem, że jesteście zaawansowanymi fliperami albo przynajmniej inwestorami, tak? Inwestorami. Niektórzy inwestują na podnajem, niektórzy podnajmują, niektórzy wynajmują, niektórzy obracają nieruchomościami, czyli można powiedzieć, jesteśmy tutaj partnerami. Wcale to nie musi być tak, że ja wiem więcej niż wy. To znaczy, kto zrobił przynajmniej jednego flipa? Może tak, ręka do góry. No dobrze, a kto nie zrobił ręka do góry? Aha, no to pół na pół, dobrze. A kto kupił i wynajął, ręka do góry? Dobrze, a kto kupił i nie wynajął? Czyli właściwie tak czy inaczej każdy miał do czynienia z nieruchomościami i każdy ma swoje doświadczenia. I teraz u mnie to jest tylko efekt skali, bo tak, przez pierwsze 10 lat inwestowałem sam, a teraz przez ostatnie 3 lata inwestujemy w grupie no, w tej chwili już 200 osób, gdzie każdy ma swoje jakieś doświadczenia i przemyślenia i okazuje się, że oni, ci uczestnicy moich warsztatów trafiają na takie przypadki, na które ja nie trafiłem. A są to takie przypadki, w których bym się w ogóle w życiu nie spodziewał, bo na przykład coś tam. I są to takie dziwnego różnego rodzaju przykłady. Na przykład w piątek będę jako świadek podczas sprawy sądowej, gdzie jeden z uczestników w Łodzi nie wiedział, a z drugiej strony nie doczytał, bo to u mnie w podręczniku, w mojej książce Zarabia na nieruchomościach jest opisane, no, że jeżeli się rozliczamy z ekipą remontową, i dajemy im pieniądze, to naturalnym jest, że bierzemy co? Potwierdzenie. Tak niepewnie, tylko jedna osoba, nie wiem, czy wy to wiecie. Czy ja podejrzewam, że wszyscy wiedzą. Chociaż być może nie wszystkim by nawet przyszło do głowy, żeby to zrobić. Czasami są to takie naturalne rzeczy, gdzie robimy coś, działamy, jest to naturalne, a nawet jest to na tyle oczywiste, że nawet tego nie robimy. Nie wiem, czy czasem też się z takimi rzeczami spotykamy. I co się ciekawego okazało? O, dzień dobry, witam mistrzów, zapraszamy, zapraszamy. I co się ciekawego okazało? Okazało się, że Paweł nie wziął pokwitowania, a 3 miesiące później jego szef pracy podszedł, poklepał go po ramieniu i mówi, no Paweł, to żeś narozrabiał. A on mówi, co? No masz, komornik zajął ci wynagrodzenie, 15 tysięcy do ściągnięcia. A on mówi, ale jak to? Okazało się, że jak Paweł zmienił miejsce zamieszkania, to w tym czasie szef ekipy remontowej pozwał go o to, że on mu nie zapłacił w ogóle wynagrodzenia za wykonane prace remontowe, które tam w tym mieszkaniu on miał. No Paweł rozliczał się etapami, wypłacał mu systematycznie, nie brał potwierdzeń. Potem okazało się, że na koniec troszeczkę się posprzeczali. Ja tam byłem na tym mieszkaniu, nagrałem film i tam no, takie drobne jakieś rzeczy, ale szczególnie tam chodziło też o 2 tygodnie, że ten remont został przeciągnięty. Oni się na koniec posprzeczali, ten stwierdził, że mu faktura niepotrzebna, tamten wyszedł i pozwał go do sądu o całe 15 tysięcy, które nasz uczestnik mu zapłacił, przy czym tam nierozliczone było jakieś dosłownie 2000 zł. No i to jest taka niby rzecz oczywista, no a jednak facet z ekipy remontowej to wykorzystał, pozwał go, on ma nakaz na 15 tysięcy, bo w międzyczasie tamten zmienił miejsce zamieszkania, no i nie dochodziły do niego wezwania z sądu. Więc ja myślę, że u was też tak jest, szczególnie u niektórych osób, które już dosyć pewnie działają, to na tyle pewnie, że niektóre rzeczy się pomija albo nawet się o nich nie pamięta, a potem okazuje się, że wychodzą różnego rodzaju kwiatki. No ale dobra, to zacznijmy od początku. Tak. Jeżeli mamy potwierdzenie, że płacimy pieniądze, ale nie się zwolnić z tym, które za dotychczasowe wypłaty, jakie pan ma, to co robimy?
Nie, to nie. Właściwie ona nie może odmówić takiego. No jeżeli odmawia, no to. To znaczy, właściwie z punktu prawnego ona nie może odmówić. Facet może sobie myśleć, że on może powiedzieć, a ja nie wystawię. Natomiast jest to po prostu przestępstwo karno-skarbowe i tu tylko do Urzędu Skarbowego możemy to zgłosić lub ewentualnie no, porozmawiać z mecenasem i gdzieś tą sprawę dalej poprowadzić. To znaczy, no to też jest taka niby oczywista rzecz. Płacimy komuś, ktoś wystawia fakturę. Proszę bardzo. No, jako wykonawca powinien się tego bać, bo jeżeli ty powiesz, że nie wystawiliśmy faktury, to oni by mi trzymali to naprawdę wystarczyłoby to pójść powiedzieć, albo wystawić się fakturę, albo będziecie mieli kłopoty, nie? Nie, no to oczywiście. Ale to znaczy, słuchajcie, bo z drugiej strony bardzo często strona, która nie zna tego prawa, ma różnego rodzaju pomysły. To jest tak, jak na przykład wynajmujemy komuś mieszkanie, ktoś nie płaci, to idziemy, odcinamy licznik albo tam zdejmujemy drzwi, nie? Z punktu prawa jest to niedozwolone. Dzisiaj jest to karalne. Chociaż, jeżeli ktoś nie zna tego prawa, no to może się wpakować w problemy. Czyli jakby w pierwszej kolejności to my powinniśmy zbudować sobie zespół specjalistów, którzy nas otaczają, to są radca prawny, to jest księgowy, doradca podatkowy, którzy te rzeczy biorą na siebie i to w konsultacji z nimi te rzeczy omawiamy. Bo gdy staramy się sami coś robić, to potem okazuje się, że jest to problem. Teraz też mieliśmy taki dziwny przypadek, ale to o tym później. Może najpierw dwa słowa o sobie, bo te osoby, które nie doszły. Wojciech Orzechowski, 15 minut powiem o sobie, jak wyglądała moja ścieżka przy inwestowaniu w nieruchomości, potem przejdę do takiej troszkę kontrowersyjnej nazwy swojej strategii, najskuteczniejsza strategia inwestowania w nieruchomości. Powiem wam, dlaczego ona jest najskuteczniejsza, ale wcale to nie jest powiedziane, że wy musicie ją przejmować, bo każdy gdzieś tam z was, ja wierzę, że ma swoje cele, swoją ścieżkę i tą ścieżkę realizuje. Ta moja może wam ewentualnie dać trochę do myślenia, może coś wzbogacić, może ubogacić, bo jakby nie patrzeć, inwestor każdy powinien dywersyfikować swoje inwestycje. Dywersyfikować, czyli rozdzielać pieniądze, inwestować w różnego rodzaju instrumenty pomnażania kapitału lub finansowe. I jedną z tych ścieżek to jest oczywiście flipowanie. Ja się zajmuję tym, specjalizuję, bo to mi się spodobało, chociaż obecnie mniej tego robię, więcej tego wynajmuję, bo mam trochę tych nieruchomości na wynajem w Łodzi. Natomiast jeżeli się trafia coś, no to okej, no to jak najbardziej, jeszcze tym bardziej się kupuje i gdzieś tam coś można kupić, wyremontować i sprzedać lub kupić i sprzedać całkowicie. Natomiast to jest jedna ze ścieżek, bo można też podnajmować, jak mówiłem, nieruchomości, albo można w ogóle inwestować w jakieś różnego rodzaju inne strategie inwestycyjne lub produkty i to będzie sprawiać, że będziecie gdzieś tam w jakiś sposób zabezpieczeni na przyszłość. Gdyby się okazało, że w czymś konkretnym nie wychodzi, no to zawsze mamy te pieniądze ulokowane też w inne instrumenty finansowe. Ja w 1997 roku zacząłem swoją przygodę z nieruchomościami, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to dwa słowa o tym, o pierwszej godzinie, bo pierwsza godzina, staram się skrócić jak najszybciej, tą strategię dokładnie wam przekażę. Pokażę też ścieżkę 6 lat, w jaki sposób można stać się wolnym finansowo i sprawić, żeby na wasze konto między 15 a 20 tysięcy złotych miesięcznie wpływało. Omówimy, dlaczego inwestowanie polegające na obrocie nieruchomościami jest lepsze od wynajmu i kiedy, bo to nie zawsze, ale kiedy. Wymyśliłem taki wzór powodzenia inwestycji. Trudno powiedzieć, czy wymyśliłem, bo jakby nie patrzeć, każdy inwestor, który inwestuje, to na czymś swoje przemyślenia opiera i podejrzewam, że każdy z was gdzieś tam obliczenia jakieś swego czasu robił. Spróbujemy to skondensować i ja nazwałem to wzorem powodzenia inwestycji, bo dane, które się podstawia do tego wzoru, sprawiają, że osiągamy sukces. Pokażę też przykłady, jak działają uczestnicy moich warsztatów i też przykłady wyliczeń dotyczące tego, a wszystko po to, żeby właśnie ubogacić waszą wiedzę i ją rozszerzyć. No bo jeżeli jesteście specjalistami, mieliście do czynienia z nieruchomościami, to oczywiście pomijamy takie jasne sprawy jak księga wieczysta czy tam jakieś inne rzeczy. Tu to, co jakby cel dzisiejszego spotkania jest taki, że jak wyjdziecie dzisiaj, to macie się zastanowić, aha, coś nie tak robiłem do tej pory, mogę coś zmienić, mogę uskutecznić swoje działanie, mogę sprawić, że cel, który osiągnę, chcę osiągnąć, będzie on szybciej zrealizowany. Albo możecie sobie odpowiedzieć, nie, no właściwie to dobrze działa i tą ścieżką dalej będę się poruszał. Jakby to jest tego typu dzisiejszy wykład, bo tutaj nie będzie podstaw, tak jak już żeśmy wspominali, o zasadach, bo to można sobie doczytać, można sobie obejrzeć, albo gdzieś tam można indziej działać. Nie wiem, czy tu będzie widać to z daleka. W 1997 roku założyłem pierwszą działalność gospodarczą i tak jak Michał robiąc mi zdjęcie, nie wiem, czy słyszeliście,
mówił o korporacji, to akurat ja nigdy nie pracowałem w korporacji. A akurat Michał, który jest członkiem mojego zespołu i no za chwileczkę też leci na warsztaty, bo co ciekawe, dzisiaj się odbywają warsztaty w Łodzi. Na szczęście tam miał mnie kto zastąpić. To na przykład Michał dużo pracował w korporacji, ja mniej. I gdzieś tam w jakiś sposób się uzupełniamy, ale ja próbowałem przynajmniej dla kogoś pracować, udało mi się jeden dzień. A była to przygoda z... kto słyszał? Gdzie? W magazynie. Jakim? Bardzo blisko. Była to hurtownia spożywcza i napojów różnego rodzaju. I tam gdzieś na studiach, w wakacje, zatrudniliśmy się, aby gdzieś tam sobie coś dorabiać. No i problem był taki, że rano przyjechała cała ciężarówka wina, a my wózkiem widłowym, próbując z samochodu poprzez burtę na rampę tę całą paletę wina przewieźć, kółko nam się gdzieś zahaczyło i cała paleta wina wywaliła się na kostkę brukową i się potłukła. No 67 butelek wina, byliśmy w plecy, ale właściciel powiedział, nie martwcie się, spokojnie, popracujecie tydzień, to odrobicie, nie? Przy czym, kurczę, cały dzień żeśmy zasuwali i byliśmy dosyć pozytywnie nastawieni w tym kierunku, dziękuję. Żeby jednak faktycznie, no są jakieś tam pierwsze doświadczenia, pierwsze niepowodzenia, ale właściwie ja nigdy się nie poddawałem. Nawet gdy moja żona czasem mówi, słuchaj, a może byśmy skręcili, albo może byśmy zawrócili, to często gdzieś tam też w trakcie jazdy samochodem, to taka myśl mi przychodzi, że kurczę, właściwie ja to nigdy nie zawracam, nie? Nigdy się nie cofam, nigdy się nie poddaję. To jest taka moja dewiza. Chociaż niestety czasami życie pokazuje, że trzeba odpuścić. W każdym razie parliśmy do przodu wieczorem, styrani, zmachani, rozpakowywaliśmy całą ciężarówkę warki, z kegami poszło prosto, żeśmy sobie je sturlali, a potem znowu przyszedł czas na palety i na butelki piwa, przy czym tym razem to ja ciągnąłem, kolega pchał, no i udało nam się elegancko zjechać, no i już mieliśmy dojechać na halę, wielka hala magazynowa, tylko znowu pech chciał, że niczego się można było nie spodziewać, natomiast była wielka kratka ściekowa szerokości 10 cm i 2 metry długa. No i tak jechałem, że kółko przednie wpadło w tą kratkę, kratka podskoczyła do góry, paleta się przechyliła i 260 butelek warki żeśmy stracili. No i to był ostatni moment, kiedy facet nas chciał widzieć. Ja byłem z kolegą, wtedy razem mieliśmy pracować i pamiętam tak jak dzisiaj taki obraz, wielka hala, tam światło gdzieś w wielkich drzwiach, potem była rampa, siatka i kolega jak długi wydarł, przeskoczył i uciekł. Nie? Ja zostałem sam na sam z właścicielem, no ale facet stwierdził, że nas więcej nie chce widzieć. W 1997 roku ja studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ekonomię, studia dzienne i codziennie udając się na zajęcia, gdzieś we mnie drzemało to, że chciałbym zmienić swoje życie. A ono wyglądało tak, że pochodzę z rodziny robotniczej, spod Radomia. Moja mama dosyć wcześnie przeszła na rentę, a tata pracował jako kierownik grupy robót w melioracji. Czasami mi się tam fuchę udało złapać, jak trzeba było jakiś most pomalować albo tam coś skosić, więc no to była tego typu praca, ale będąc tak w szczerych polach sam na sam z mostem, który trzeba było pomalować, to cały czas myślałem, co tu zrobić, żeby dojść do takiej sytuacji, żeby się nie napracować za dużo, a jednak żeby ten pieniądz płynął. To chyba każdy z nas to ma, nie? Jak moje dziecko było jeszcze małe, to on już miał takie pomysły. Tymoteusz, jak kiedyś zadaliśmy mu pytanie, słuchaj, a kim ty chcesz być, jak dorośniesz? Odpowiadał, ja chcę być bankomatem, nie? To byłoby dosyć dobre, tylko dziecko jeszcze wtedy nie rozumiało, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Kurczę, to nie jest takie proste, żeby podejść do bankomatu i wyciągać pieniądze, bo one gdzieś tam najpierw skądś muszą się wziąć. Pierwsza działalność, jaką żeśmy otworzyli, to były usługi reklamowe, ja już tak skrócę, potem 3 lata była dyskoteka, przez 3 lata codziennie imprezy. Po pewnym czasie nam się to znudziło. Wymęczeni byliśmy dosyć mocno. Mój szwagier zaproponował, żebyśmy otworzyli razem sklep komputerowy i tak przygoda rozpoczęła się z częściami komputerowymi i komputerami. On jeszcze do naszego biznesu wciągnął swojego kolegę Włodzimierza. Wszystko się działo w Lublinie. Mieliśmy taki duży sklep na Jasnej 7. Kto jest z Lublina, to tam Jasno może kojarzyć. Taki wielki plac, tam się wjeżdża, tam wiele różnego rodzaju sklepów jest. I tam ten sklep zaczął całkiem nieźle prosperować. My żeśmy cały czas myśleli o tym, co zrobić, żeby zwiększyć sprzedaż i żeby osiągnąć sukces, bo nie interesowało nas składanie komputerów całe życie. Później po latach, jak dołączył wspólnik Paweł,
to też mieliśmy taki punkt kserograficzny, gdzie dwóch facetów 40-50-letnich tam sobie pracowało i to, co nas przerażało, to żeby nie dożyć tam 50 roku życia, gdzie rzeczywistość wygląda tak, że rano przyjeżdżamy dwoma Peugeotami, partnerami do punktu, idziemy, obsługujemy punkt ksero albo tam sprzedaży jakiejś części, wracamy do domu i tak codziennie gdzieś ta rzeczywistość wygląda i ciężko nas gdzieś tam, ciężko nam połączyć ten koniec z końcem, albo kupić sobie jakieś lepsze auto. Znaleźliśmy punkt taki hurtowy w Essen na zachodzie Niemiec, gdzie dogadaliśmy się, jeśli chodzi o dostawę drukarek Canona. I tam te drukarki Canona kupowaliśmy po 215 zł, a sprzedawaliśmy tu po 450. Była całkiem niezła przebitka i zaczęliśmy to hurtem ściągać. I podczas jednej takiej nieobecności za granicą, jak byliśmy, ten wspólnik Włodzimierz wziął cały towar z naszej firmy i przefakturował na swoją firmę, nie płacąc naszej. Okazało się, że tak mógł, bo spółka, którą my mieliśmy, była spółką jawną, była to spółka, właściwie to później się przeznaczyliśmy z jawną, jeszcze wtedy to wcześniej to była cywilna taka tak zwana. I tam byliśmy połączeni umową, w której każdy ze wspólników mógł właściwie sam podejmować decyzję. Jakby tu najistotniejszą rzeczą jest to w takich umowach, żeby zawsze ograniczać wspólnika określoną kwotą. My tego zapisu nie mieliśmy, więc prokuratura po dwóch latach umorzyła śledztwo i stwierdziła, że nie ma znamion przestępstwa, ponieważ on jakby nie miał zakazane, żeby mógł to zrobić. Po prostu wziął towar, tam potem w sądach cywilnych on się wymigiwał, że jemu nie zapłacili, to i on nam nie zapłacił. No i tak właściwie sprawa się skończyła, zostaliśmy z półmilionowym długiem. I wtedy stanąłem przed problemem, czy wyjechać za granicę i tam harować. I to myślę, że to byłoby, może to byłaby jedna ze ścieżek. Czy dzisiaj przynajmniej mam takiego uczestnika warsztatu z Częstochowy, który ostatnio popłynął na 100 tysięcy, wyjechał, został opiekunem starszej osoby i 25 tysięcy miesięcznie zarabiał. 25 tysięcy to 4 miesiące, bach, bach i odpracowane, nie? Się tak prosto mówi. No wiadomo, że tam jeszcze trochę na życie musiał układać, więc jakby ten proces odrabiania tam może 6-7 miesięcy u niego trwał, ale jest taka możliwość. Ja mogłem wyjechać za granicę albo zostać tu, otworzyć swój biznes, który pchnie nas do przodu, albo pójść na etat, ale mieć komornika do końca życia. No i to była zagwozdka, ale w pewnym momencie stwierdziłem, okej, muszę jednak coś zrobić. Wtedy do Polski wchodził internet, stwierdziłem, że zaczniemy sprzedawać strony internetowe, hosting i konta e-mail. I tak rozpoczęła się moja przygoda z biznesem. Tutaj jest taka spółka go3.pl, ona dzisiaj ma 16 lat i właśnie ją sprzedaje. Planem było to, żeby zacząć sprzedawać usługi właśnie internetowe, więc najpierw sam wyszedłem do miasta i próbowałem te produkty sprzedawać. Pamiętam, jak rozpoczynałem, to była połowa lipca i przez 35 dni nic mi się nie udało sprzedać. Ale jak zgodnie z tą moją dewizą, nie poddaję się, wiedziałem, że rozmawiam z kilkoma klientami, wiedziałem, że kiedyś to kurczę musi zaskoczyć, bo to nie jest tak, że klienci naprawdę nie chcą, to była kwestia tylko wprawy. Po 35 dniach, 28 sierpnia mniej więcej, 2001 roku sprzedałem 5 produktów jednego dnia i to był moment, w którym pchnęło mnie to gdzieś tam do przodu. Stwierdziłem, kurczę, jest. Wyszedłem od klienta, zacząłem się cieszyć, skakać do góry i myśleć, da radę. Przez następne pół roku dopracowywałem sprzedaż, a potem stwierdziłem, kurczę, co ja sam będę zasuwał. Gdybym miał kilku swoich handlowców, to oni by to sprzedawali, a my będziemy robić, będziemy to organizować. No i tak poszliśmy w sprzedaż bezpośrednią. Celem było, aby w ciągu najbliższego czasu mieć co najmniej jednego handlowca na każde 20 tysięcy mieszkańców. Zaczynaliśmy od takich miast mniejszych, potem większych. Zaczęliśmy wychodzić na Podkarpacie, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, Radomskie, Małopolskie, Śląskie i tak zaczęła nam się ta firma rozwijać. Przy czym w 2006 roku stwierdziliśmy, że no, żeby ogarnąć całą Polskę, musimy się przeprowadzić do centrum. Wybraliśmy Łódź, bo Łódź była w miarę tania i tam wylądowaliśmy. I tam rozpoczęła się już taka era w moim życiu, że zaczęły odkładać się pieniądze w spółce, więc zaczęliśmy szukać możliwości inwestycyjnych. Dosyć mocno na topie był Robert Kiyosaki. Kto czytał Roberta Kiyosakiego? Ręka do góry. O, wszyscy, no to nieźle. No i Robert Kiyosaki mówił taką rzecz. Można kupić nieruchomość w kredycie, można ją wynająć i osiągać całkowicie niezłe stopy zwrotu. Właściwie to chodziło tam o cash flow. No to wszyscy wiecie, o co chodzi. Ja stwierdziłem, no to ja zrobię tak samo. Kupiłem pierwsze kilka nieruchomości, ale okazało się, że to nie jest takie proste, bo nieruchomości kupione w kredycie
dają ci przepływ pieniężny właściwie wprost proporcjonalny do włożonego wkładu. Czyli okej, okay, no jeżeli zainwestujesz, no wtedy to było jeszcze w ogóle fajnie, bo można było kupować nieruchomości 100%, w 100% posiłkując się kredytem, a nawet banki dawały 110%. Czyli jeżeli kupowaliśmy tam mieszkanie, no to oczywiście w grę wchodziło jeszcze sfinansowanie remontu, no to zresztą tak jak dzisiaj, chociaż dzisiaj jest wymagany trochę wkładu własnego, a wtedy no trzeba było, tam można było jeszcze sfinansować sobie chociażby notariusza, czy mieć pieniądze na PCC. Przepływ pieniężny, jaki był uzyskiwany na tych nieruchomościach, to był w okolicach tam 2000 zł, ale nie było to, co mnie satysfakcjonowało. No ja czułem, kurczę, mam zainwestowane pieniądze, gotówkę, mam wykorzystaną zdolność kredytową, banki już tam przy piątym za bardzo nie chciały dawać kredytów tych preferencyjnych, mieszkaniowych, hipotecznych. Czułem się zablokowany. Mówię, nie, no Robert Kiyosaki coś tutaj, kurczę, pomieszał. No potem jeszcze sobie tak myślałem, no tak z perspektywy czasu patrząc, no to tak, po pierwsze to tam nie wiadomo było, czy tak naprawdę Robert Kiyosaki sam kiedykolwiek inwestował. Po drugie robił to wtedy, kiedy w Stanach pompowała się bańka i dawali kredyty na wszystko i wszystkim i bez oporu i no teraz gdzieś tam niedawno na ekrany wszedł film, który to dokładnie pokazuje, jak to tam się wtedy wszystko odbywało, jakie decyzje były podejmowane. Poza tym to było na rynku amerykańskim, no my tu mamy rynek polski. No niemniej jednak mnie to nie satysfakcjonowało. Okej, ja chciałem mieć przepływy pieniężne rzędu 20 tysięcy, ale nie 2. Więc stwierdziłem, że tu jest coś nie tak. I pewnego dnia przyszedł do pracy Sebastian, który zresztą pracuje do dzisiaj, już 16 lat, i powiedział, że jego siostra miała komunię i dostała w prezencie cashflow. I zagraliśmy w cashflow. I teraz zauważyłem, co Robert Kiyosaki pokazał w cashflow. Robert pokazał to, że tak naprawdę to dopiero zaczyna się zarabiać później, kiedy zaczynasz inwestować w większe nieruchomości i zaczynasz inwestować w większe kwoty. Wtedy też masz większe przepływy pieniężne. I te większe przepływy pieniężne sprawiają, że no już możesz faktycznie przestać pracować powyżej pewnego progu, no bo te wszystkie aktywa finansują ci twoje pasywa. I więc stwierdziłem, kurczę, no to okej, no to najpierw muszę zrobić to, co on pokazuje w scenariuszu gry cashflow. A co tam jest? Najpierw to nie jest tak, że losujemy sobie karty z gry i od razu jesteśmy bogaci i od razu dostajemy fajne przepływy pieniężne. Nie, tam na początku inwestujemy małe kwoty, ale te przepływy pieniężne to jest plus 100 dolarów, plus 150, czasami zero. Chociaż w rzeczywistości też tak jest, że niektórzy kupują nieruchomość, widzą przepływ zero, ale kupują i cieszą się, nie? Czasami ujemny przepływ pieniężny. Robert pokazał, że można obracać kapitałem i tak jest w cashflow, że najpierw obracamy kapitałem, bo inwestujemy w giełdę, inwestujemy w nieruchomości oraz w biznes. Kupujemy tam jakąś myjnię albo pralnię, potem ją sprzedajemy. No tak tam wygląda ten scenariusz, kojarzycie, nie? A dopiero jak na przykład kupimy dom, dwie sypialnie, jedną łazienka i potem sprzedamy go i zarobimy 15 tysięcy dolarów, to wtedy losujemy z talii kart wielka szansa. I wtedy dopiero zaczynają się te większe przepływy pieniężne, nie? I to, co sobie wtedy uświadomiłem, to to, że im więcej zainwestuję środków, na przykład w daną nieruchomość, to okazuje się, że ten procent, 10-15% stopy zwrotu, chociaż taki przeciętny to jest przecież 8, można wyciągnąć, ale im więcej zainwestuję gotówki, no to tym większy przepływ pieniężny uzyskam z powrotem. Więc stwierdziłem, w takim razie sprzedaję swoje nieruchomości, które mam i zobaczymy, co się stanie. No i tak rozpocząłem inwestowanie w nieruchomości i tak zacząłem flipować tymi nieruchomościami. W 2014 roku stwierdziłem, że już mi wystarczy i wtedy przeprowadziliśmy się całą rodziną do Włoch, tam spędziliśmy ostatnie 2 lata, mieszkaliśmy nad Adriatykiem i właśnie tam podczas nudów powstały między innymi konsultacje, najpierw przez internet płatne, napisałem książkę, zarabiam na nieruchomościach, nie wiem, czy ktoś z was czytał, ręka do góry. O, część z was czytał, bardzo dobrze. Powstała też gra, symulator inwestowania w nieruchomości, która pokazuje no, na planszy, jak to w rzeczywistości wygląda i to właściwie nie jest coś podobnego do cashflow, ani do Eurobusiness, ani do Monopoly, więc zachęcam, żeby sobie tam kiedyś zagrać. I wtedy zaczęła się przygoda też z prowadzeniem za rękę uczestników przez cały proces inwestycyjny. I musiałem uczestnikom pokazać, jak iść krok po kroku, i w związku z tym powstała ta najskuteczniejsza strategia. Dlaczego najskuteczniejsza? Dlatego, że ona pokazuje, jak w szybki sposób dojść do tej wolności finansowej. Czyli sprawić, żeby te konkretne przepływy pieniężne w
spadały na nasze konto, a my żebyśmy byli wolni. No, wiemy, że nieruchomości, znaczy taką przynajmniej, tak przynajmniej wierzę, że wy wiecie, że to jest jeden z bardziej bezpiecznych sposobów inwestowania w nieruchomości. Chociaż może się okazać, że te nieruchomości to też rozpływają się o tak nagle. W jakich sytuacjach moglibyście stracić nieruchomości? Zastanawialiście się kiedyś? Wojny czy włoszczenie? No tak, co jeszcze? Wojny. No ale tu mamy ubezpieczenie, zawsze można tam, nie? A jak przychodzi wojna, to tam zazwyczaj w tych ubezpieczeniach jest, że okej, ubezpieczenie tak, ale nie jak jest wojna. Właśnie mam pytanie odnośnie tego. W jaki sposób można stworzyć firmę, która zabezpiecza się przed utratą? Znaczy, w przypadku właśnie nieruchomości to o tym mówię, że nieruchomość to jest jakby, no nie wiem, no pewien towar, środek trwały, jak to tutaj nazwać, który nagle jak znika, no to go nie masz, nie? Bo jest, albo jak tracisz do niego prawo. Bo o tym właściwie teraz mówię, nie? To są takie sytuacje, jak przyjdzie wojna, no to niezależnie gdzie mamy firmę i jaką firmę mamy, spadają bomby i nie ma nieruchomości, a ubezpieczyciel mówi, nie oddam ci pieniędzy. I to jest ten problem w nieruchomościach. I tak samo jest jeszcze jeden problem, gdy przyjdzie zwariowana władza i powie, a dzisiaj twoja nieruchomość jest moja. I my to mamy gdzieś, nie? Przychodzi jakiś tam komunizm, socjalizm, nie wiadomo co i zajmuje nieruchomości i koniec. Albo i w ogóle staje się to nieopłacalne, nie? Ale właśnie mam pytanie, jeśli robisz flipy i obracasz nieruchomościami i masz to samo jak prywatnie, a nie masz rodziny, to jaką firmę jakby się stworzyć? Dobrze, do tej działalności gospodarczej za chwilę dojdę, bo ja opowiem jak to u mnie wyglądało, dlatego że to, co my żeśmy stworzyli, to powstało poniekąd z przymusu, ze względu na to, że jak ja zbankrutowałem, no to już nie bardzo mogłem jakby wykorzystywać te środki, bo no miałem sporo nakazów zapłaty na karku. Natomiast to, co naszą rodzinę uchroniło przed totalnym kataklizmem, to była rozdzielność majątkowa, którą zrobiliśmy z żoną ciut wcześniej, zanim ta tragedia się wydarzyła. I dzięki temu, gdy ja całkowicie popłynąłem, mogliśmy tą firmę internetową kontynuować na nazwisku żony i starać się zabezpieczyć to jeszcze bardziej. Rozumiem, ale jeżeli ktoś ma żonę albo matka, to jest dane tylko sam na siebie i wtedy może albo robić to na działalności gospodarczej jako no, na sobie, albo może robić to jako podmiot prawny, czyli stworzyć spółkę prawa handlowego. Może to być spółka z o.o. albo spółka komandytowa. I za pomocą spółki obracać nieruchomościami, inwestować w nieruchomości. To jest całkowicie odrębny podmiot prawny, niezależny od ciebie, chociaż jeżeli tragedia jakaś dotyka ciebie, a ty jesteś udziałowcem, no to przychodzi wierzyciel i też może ci zająć udziały, nie? Więc wszystko jest jakby ściśle związane z tobą i twoimi decyzjami. Jeżeli chciałabyś się całkowicie jakby tutaj wyodrębnić to, no to jednak trzeba byłoby znaleźć partnera, na kim ten majątek jest budowany, on jest bezpieczny, on jest spokojny, nie wiem, może to być ktoś z rodziny, może to być rodzin, może to być mama, może to być tata, którzy w jakiś tam sposób nie działają. No ja właśnie mówię o tym, jeśli nie masz kogoś takiego. No to nie da rady. No jak... To kolega się zgłosił obok, to nie wiedzieć. Słuchaj, obok siedzi Bartek, ja myślę, że Bartek mógłby ci pomóc. Bartek nie ponosi ryzyka. No, dla niego. No to są takie ciężkie tematy, ale to jak najbardziej jest bardzo ważne, nie? To znaczy, jeszcze można byłoby ewentualnie pomyśleć z fundacją, bo jakby fundacja to jest znowu taki twór prawny, w którym gdybyś ty miała problemy, to jako założyciel fundacja nie będzie za twoje problemy odpowiadać. W przeciwieństwie do spółki prawa handlowego, w której jesteś udziałowcem, nie? Znaczy, różnego rodzaju konstrukcje są. No, akurat moje zdanie jest takie, jeżeli inwestujesz w nieruchomości i są to nieduże nieruchomości, czyli mieszkania szczególnie, albo małe lokale komercyjne i jakby inwestujesz rozważnie, czyli nie kupujesz byle co i byle gdzie, tylko jest to przemyślane i według określonego schematu, co sprawia, że jednak cały czas ma jakiś popyt na tą nieruchomość pod względem wynajmu, to prawdopodobieństwo jakiegoś tam wpadki jest słabe, nie? Znaczy jest znikome. Co innego jest, jak na przykład porywa się na duży lokal komercyjny. My tak kupowaliśmy w Łodzi na Piotrkowskiej 280 piętro, no kilka tam pięter kupiliśmy, ale 8 piętro kupiliśmy i w ostatnim momencie, kiedy dopinaliśmy transakcję, bank postawił nas przed faktem dokonanym, że kredyt nie będzie na 20 lat, tylko na 10 i potrzebuje trochę więcej wkładu, żebyśmy włożyli. No ale to ten wkład to ok, natomiast okazało się, że rata, którą płacimy, to jest 23 tysiące złotych. Proces remontowy trwał 6 miesięcy.
Czyli przez 6 miesięcy musieliśmy tam wykładać najpierw proporcjonalnie do zaangażowanego kapitału, który nam bank wypłacił, ale w pewnym momencie dochodzisz do sytuacji, w której musisz 20 tysięcy co miesiąc wyłożyć. I teraz jeżeli to jest dobra nieruchomość w dobrej lokalizacji, to ona się wynajmie i ona powinna pracować na siebie. Ale załóżmy, że dochodzisz do sytuacji, w której jednak nie ma tego popytu i stoi ci lokal pusty, a ty co miesiąc musisz 20 tysięcy wykładać. Po 3 miesiącach jest 60 tysięcy. Jesteś już w plecy. Okazuje się, że wolne środki się kończą, nie ma gdzie znowu dalej tej raty płacić. No i to zaczynają się problemy. Czyli jeżeli ta nieruchomość jest duża i droga, no to może to być problemem. Natomiast jak masz wiele drobnych nieruchomości, no to prawdopodobieństwo, że coś się gdzieś nie wynajmie, no to inne nieruchomości sprawią, że jednak i tak do przodu na tym wszystkim wychodzisz. Więc tutaj trzeba jeszcze ważyć ryzyko i związane z tym różnego rodzaju działania. Ale to do tego jeszcze spróbujemy dojść. Ja lecę dalej ze strategią. W 2014 roku wyjechałem za granicę. Teraz chwilowo wróciłem, bo miałem leczoną wątrobę, więc musiałem się stawić w Polsce, bo lekarze stwierdzili, że muszę tu być na miejscu. No i na szczęście wyleczyłem się. Właśnie teraz w maju po półrocznej już zakończeniu odleczenia będę miał to weryfikowane. Natomiast strategia, którą stworzyłem, za chwileczkę pokażę, jak wygląda. Tylko zanim do tego dojdziemy, chciałbym dwa słowa na temat schematu, w który my wchodzimy, bo jak już wiemy, inwestować można w różnoraki sposób, czyli można kupować, wynajmować, można obracać nieruchomościami, no my tu rozmawiamy o obrocie nieruchomościami. I teraz stworzyłem takie pojęcie jak nieruchomość wzorcowa. Jak sobie na Google wrzucicie nieruchomość wzorcowa, to w pierwszej kolejności pojawi się artykuł na moim blogu, gdzie dokładnie jest sprecyzowane, co ja uważam za nieruchomość wzorcową, czyli taką nieruchomość, która minimalizuje ryzyko inwestycji w bardzo dużym stopniu, no bo można kupować różnego rodzaju rzeczy w różnego rodzaju miejscach. I na przykład ostatnio był taki przetarg w Łodzi, o którym Robert Jarczyński nas poinformował. Wojtek, tutaj coś fajnego możemy zrobić. No i faktycznie wzięliśmy tam udział w tym przetargu. Były licytowane 3 lokale mieszkaniowe. Właściwie trudno je nazwać mieszkaniowymi, bo na przykład jeden to był pokój mały, jeden, bez łazienki, bez kuchni, bez niczego, 12 metrów, ale był za 500 zł z metra, więc na upartego 7 tysięcy, no czemu by tego nie kupić, nie? Cena wywoławcza. Drugi był trochę droższy, bo tam było 900 zł z metra, było fajne mieszkanko, ale nie miało łazienki. A trzecie było kompleksowe i tam też koło 1000 zł z metra była cena wywoławcza. Ale było tak brzydkie i w środku, i w ogóle wejście do tej nieruchomości, i sama klatka, i podwórko, w ogóle patologia totalna, ale znowu bardzo bliziutko Piotrkowskiej w Łodzi, które jest centrum i tam myśleliśmy, kupimy, zawsze się wynajmie i tak dalej. Ale ustawiliśmy sobie pewien stop loss, jak to się mówi, czyli w pewnym momencie ustaliliśmy, że będziemy przerywać negocjacje. No i potem ja akurat pojechałem gdzieś na inne spotkanie, tam na tą licytację poszedł ode mnie człowiek z Robertem, no i ostatecznie dotarła do mnie taka informacja, nie wylicytowaliśmy, bo tam ktoś inny to wylicytował. I wylicytowało to 2,5 tysiąca z metra. To bardzo, bardzo drogo. I potem tak się zastanawiam, no ja chyba bym nigdy na to nie dał, ale jednak ktoś miał na to pomysł. Ktoś stwierdził, a mi się uda, nie? Proszę cię bardzo. Może powiem, jak było? No, opowiadaj śmiało. No, był problem. Ja przeliczyłem to do bandowej kwoty. Kupił to mój kolega, który też zaczął na ten Ostrynicza. Co mnie w ogóle nie zdziwiło, bo ja widziałem potencjał tej nieruchomości i na niej zarobił ze 30 koła, co dawało na rzut ze 40%. Co zrobił? Zarobił? I on tego jeszcze nie sprzedał. Ale mówię, że ja liczyłem to na filmie. A, ty liczysz? Ja bym zarobił na niej na 40% po remoncie. Tylko mały metr, na każdej z tych nieruchomości. I jak gdyby, to jak byliśmy właśnie z Michałem na tym i Michał się wycofał przy 2000, to ja po prostu stwierdziłem, nie no, 2,5, 2,600 można zapłacić, bo to wszystko się spina. Tylko trzeba było zmienić wzór, jak to na tym zarobić, czemu ten pomysł, ja ten pomysł miałem. No i po prostu jest to, że no, trzeba się po prostu uczyć od różnych osób i bardzo mnie ucieszyło to, że kupił to mój znajomy, który ma dokładnie ten sam sposób myślenia, tak, i zapłacił bardzo dużo za to nieruchomość. Chciałem no. zapytać, jaki limit by zapłacił? Nie, mówisz o Piotrze. Nie, mówię o Mateuszu. Nie, no to Piotr kupił. Ale to mam nieruchomość, tę 12-metrową. A, 12-metrową. Na którym zrobił 40% narzutu, to kupił Mateusz Wasiak. Bo te dwie pozostałe kupił Piotr Matyński, on jest uczestnikiem naszych warsztatów, ale on też miał swój pomysł na to. Natomiast
to już jest kwestia dla zaawansowanych osób, które chcą się w tym bawić, które chcą przyjmować ryzyko. Natomiast istotą jest to, żeby sobie sprecyzować taką nieruchomość, gdzie jeżeli będziesz inwestował w takie nieruchomości, to dochodzimy do sytuacji, w której to ryzyko jest w miarę zminimalizowane. Nie? To znaczy nie ma potem zastanawiania się, czy komuś się spodoba ta nieruchomość, czy ktoś tam nie będzie się bał wchodzić, czy on sobie poradzi w ogóle z dostosowaniem tej nieruchomości do wynajmu. To już są takie typowe działania czysto techniczno-remontowe, gdzie trzeba doprowadzić do pewnych sytuacji. Natomiast ja, określając nieruchomość wzorcową, miała być ona przykładem dla kogoś, kto jest zielony, kto rozpoczyna i kto sobie spokojnie poradzi. Czyli jeżeli będzie kontynuował tą ścieżkę, to dojdzie do sytuacji, w której tak czy inaczej, gdy inwestuje, to zawsze zarabia i jakby nie jest to w jakiś tam sposób problemem. I tutaj mamy zdjęcia i przykłady takich nieruchomości. Mamy tutaj przykład Ani i Mariusza z Warszawy, którzy zainwestowali na Saskiej Kępie. Tu widać mieszkanie, które jest mieszkaniem w pełni wyremontowanym, ale też umeblowanym. Zazwyczaj staramy się nie meblować, chociaż każdy gdzieś tam, znaczy tą dozę dowolności zostawiamy, więc jeżeli uczestnik warsztatów tam stwierdza, że ok, chciałby sobie to zrobić coś tam po swojemu, no to tam jeszcze sobie robi po swojemu. Czyli mamy nieruchomość, która w jakiś tam sposób jest dobrze przygotowana i zazwyczaj my doprowadzamy remont do końca. To znaczy w 90% ten flip wygląda w ten sposób, że remontujemy na wysoki standard i sprzedajemy. Chociaż wiemy, że sposobów jest wiele flipowania, bo można kupić i w ogóle nie remontować i sprzedać. Ostatnio u nas Kuba w Gdańsku, Opaczewski właśnie wyremontował i nie wyremontował, tylko wystawił od razu na sprzedaż i po 3 tygodniach sprzedał, zarobił tam 30 tysięcy. Mieliśmy taki przypadek tutaj Moniki i Tomka w Warszawie, gdzie pośrednik dostarczył im kawalerkę na Żoliborzu. Ale ponieważ oni robili równolegle inne mieszkanie, więc tym się nie zajęli, a pośrednik 2 tygodnie później przyprowadził im klienta, który odkupił od nich to mieszkanie i zarobili 27 tysięcy. Czyli mamy jeden ze sposobów, nic przy tym mieszkaniu nie robimy, na przykład nic, albo tylko odświeżamy. Malujemy tam klamki na złoto i jakby i sprzątamy. No teraz na spotkaniu w Łodzi, które było w czwartek, też przyszedł Piotr, ten co kupił te Matliński i też właśnie powiedział coś takiego fajnego. Ja tylko wszedłem, posprzątałem, kupiłem za 170, sprzedałem za 207. No i tak można, nie? Przy czym tutaj jest pewien próg. Tutaj nie ma takiej sytuacji, że jak rynkowa cena mieszkań jest po 200, to jesteś w stanie wyciągnąć 230 czy 250, bo to już jest nieracjonalne. To znaczy musi być ktoś, kto przyjdzie i po prostu w ogóle totalnie się nie zna i w ciemno ci płaci. No ale mamy do dyspozycji internet, jesteśmy w stanie porównać mniej więcej, ile taka nieruchomość kosztuje. I to jest jakby przy tym założeniu, przy takim flipowaniu jest pewien próg, który nie jest do przeskoczenia, natomiast nie angażuje nas, bo możemy kupić i nie remontować. To jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów to jest taki, że jednak remontujemy, ale nie przykładamy się do tego. I bardzo często można zobaczyć na rynku nieruchomości, które mają sporo niedociągnięć, czyli wchodzimy i okazuje się, że tam nie ma spójności między drzwiami a panelami w kolorystyce, czy w wyglądzie, czy coś jest niedopracowane. Ostatnio byłem na takiej nieruchomości, gdzie no, niby wyremontowana, a jakaś taka, no widać, że to po taniźnie, nie? I teraz problem jest taki, że jeżeli mam kupić taką nieruchomość, to czy na pewno bym chciał? Tym bardziej, że wszedłem do pokoju, no i mamy wejście, mamy balkon, a panele się chwieją. Sprzedająca mówi, no to postawi sobie pan półkę tutaj jakąś, coś pan nie będzie chwiało, nie? No ale to nie jest rozwiązanie, nie? W ogóle. Czyli to jest taki drugi rodzaj, gdzie inwestor oszczędza na ekipie, oszczędza na materiałach i potem nie wiadomo, co z tego wychodzi, no. A trzeci przypadek to jest taki, że właśnie kupujemy, remontujemy, wkładamy bardzo dobre materiały, robimy bardzo dobrą ekipę remontową, ale dochodzimy do pewnego progu opłacalności, bo w mieszkaniach, szczególnie na rynku wtórnym, jest taka sytuacja, że nie powinniśmy tego przeinwestowywać, nie? I tu mówię cały czas o rynku wtórnym, no bo też można na rynku pierwotnym inwestować, ale rynek pierwotny jest bardziej skomplikowany, dlatego kto zaczyna, więc my staramy się raczej to robić na rynku wtórnym. No i tutaj mamy przykład takich jeszcze innych nieruchomości, ale to jeszcze jest cały czas ta sama Saska Kępa, czyli widać, że wszystko jest w miarę w porządku, my staramy się tutaj w miarę markowe rzeczy dawać, jeżeli jest bateria, to jest Grohe, a tutaj mamy taką znany przykład Roberta właśnie, łazieneczka bardzo pięknie zrobiona, tutaj były płytki paradyża, czy zwykłe? Nie pamiętasz, ale staramy się robić tak, żeby to miało swój urok i smak,
A nawet niektórzy uczestnicy idą jeszcze krok dalej. No tutaj to jest w zupełności inwencja twórcza Roberta. Bardzo pięknie mieszkanie zrobione i szybko sprzedane. Ale niezależnie od tak jak tutaj, staramy się włożyć jakość. To jest właśnie mieszkanie Moniki i Tomka. Jeszcze tam kilka przykładów wam będę pokazywał, gdzie jak się wchodzi, to się mówi wow, ja chciałbym tu zamieszkać. Przy czym to wow, to też nie jest jakieś tam znowu z górnej półki, bo to nie jest penthouse. To nie jest budownictwo nowe. To nie jest dom jednorodzinny. Czyli ten kosztorys musi być na tyle dobrze przemyślany, żeby nie przeinwestować, bo w pewnym momencie nikt za to nie zapłaci. Czyli gdyby się okazało, że dajecie deski, dajecie drzwi drewniane tam po 2000 zł sztuka na mieszkanie i okazuje się, że jakieś tam płytki hiszpańskie albo włoskie, drogie, glazura, terakota, marmury, to po prostu na rynku wtórnym to nikt tego nie doceni, nie? Bo jak ktoś ma pieniądze, żeby sobie marmury wstawić, to on sobie bierze, albo dom buduje, albo jest stan deweloperski i on tam może sobie dopiero wymyślać. Natomiast tutaj robimy bardzo dokładny kosztorys. Zazwyczaj taki remont mieścimy się w okolicach 900 do 1000 zł z metra. 900 zł do 1000 z metra, czyli przy mieszkaniu 50-metrowym to jest około 45 tysięcy. Przy czym nieruchomość wzorcowa, jeszcze wrócę do niej, to jest zazwyczaj między 45 a 60 metrów. Plus ewentualnie wszelkiego rodzaju kawalerki w Warszawie, ale poza Warszawą niekoniecznie na tych kawalerkach przy flipach można zarobić. Na nich się fajnie zarabia, jeżeli chodzi o wynajem, natomiast przy flipach nie zawsze i niekoniecznie. Warszawa jednak, tutaj są bardzo wysokie ceny i tu można na kawalerkach, przynajmniej to z obserwacji wynika. Natomiast zarabiamy na każdym metrze kwadratowym, więc im więcej metrów kwadratowych, tym okazuje się, że możemy wycisnąć więcej zysku. Ale też jest pewien próg, bo dochodzimy do 60 metrów, i te mieszkania powyżej 60 już się słabiej zaczynają sprzedawać. No bo jeżeli mamy mieszkanie 80-metrowe i ono kosztuje na przykład, załóżmy w Krakowie, kto jest z Krakowa? No mamy na przykład prądnik czerwony, osiedle oświecenia i tam po około 6,5 tysiąca chodzą mieszkania wyremontowane na rynku wtórnym. No to jeżeli mamy zapłacić nawet 6 tysięcy za 80 metrów, to mamy prawie 500 tysięcy. No to już krakowiacy wolą wyjechać na obrzeża, gdzieś tam w stronę brzegów przy Wieliszce albo tam gdzieś za Nową Hutę i postawić sobie domek malutki z działką i to jest taka alternatywa, więc on już raczej nie kupi, więc te mieszkania, kurczę, są problematyczne. Chociaż jeszcze się często zdarza, że deweloperzy budują duże też, znaczy budują z bloki uwzględniając metraż na przykład 100-metrowy. Ale to się rządzi troszeczkę innymi prawami. I tutaj pytanie ani nie do Roberta, ani nie do Damiana. Dlaczego deweloperzy czasami decydują się na mieszkania 100-metrowe? Chociaż wiedzą, że tego nie kupują. O właśnie, no, chodzi o miejsca parkingowe. Ale ja też tego mieszkania szukam, 124 metry w Łodzi. Chyba, że apartamenty duże. Na wysokich piętrach. Kupili takie mieszkanie i doszli do wniosku, że kupiliby za to dom, tylko nie mogą wyjeżdżać. W domu jest bezpieczny, znaczy w mieszkaniu jest bezpieczniej niż w domu i to też są. Ale jak przeprowadzisz te statystyki, to okaże się, że w ten sposób rozumie naprawdę mniejszość, czyli gdzieś tam załóżmy 20%, a podaż w tej chwili mieszkań takich dużych jest. Podaż jest zbyt duża, żeby. I okazuje się, że te mieszkania stoją potem, nie? Znaczy, gdy wrzucicie sobie małe mieszkania, to okazuje się, że do internetu to okazuje się, że ich nie ma, a gdy wrzucicie duże, to okazuje się, że one gdzieś tam zalegają, nie? Ale ja cię dokładnie rozumiem, bo jak żeśmy z Włoch wracali, ja wiedziałem, że nie wrócę do swojego domu, bo na czas wyjazdu do Włoch swój dom wynająłem. I taka ciekawostka, we Włoszech jak wynajmowaliśmy apartament 80 metrów, to żeśmy płacili 500 euro. W ogóle to ceny wynajmu za granicą naprawdę są czasami śmieszne. A ponieważ mieliśmy tu dobrych najemców, to nie wróciliśmy, to ja też powiedziałem, że oni, wiesz co, znajdź fajny apartament, taki 120-metrowy, gdzieś już wyposażony. Najlepiej, żeby to był jeszcze blok z garażem podziemnym, z jakimś basenem, jeszcze z jakąś siłownią, żeby wszystko było w jednym kompleksie. Bo to jest bardzo wygodne, nie? Natomiast tutaj już, no jednak nie oszukujmy się, to już jest dla tych, którzy zarabiają powyżej tam średniej krajowej i oni mogą się na to zdecydować pod warunkiem, że nie ciągnie ich gdzieś tam poza miasto, do natury. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że trafiamy całkowicie do innej grupy docelowej, bo to nie jest rynek deweloperski, to jest rynek wtórny, czyli ludzi jeszcze niekoniecznie stać na rynek deweloperski, ale chcieliby już mieszkać w lepszym standardzie. I dzisiaj to jest czas, w którym wszystko się właściwie remontuje, odnawia, ludzie lubią dobro,
dobrobyt i ogólnie w Polsce zauważamy, że ta stopa życia zaczyna się podnosić i ludzie sobie to cenią. Więc jeżeli mamy mieszkać nawet na rynku wtórnym, no to kupujemy coś fajniejszego, coś lepszego, żeby było się czym i pochwalić, ale żeby się nam się dobrze mieszkało. Także też uczestnicy warsztatów realizują poniekąd taką misję, że dają ludziom szczęście, bo możliwość mieszkania w takim fajnym mieszkaniu. I bardzo często jest to skierowane do grupy osób, które nie chcą remontować, które są zapracowane, które mają dzieciaków na utrzymaniu, nie wyobrażają sobie remontu. Jeszcze nie tak dawno, bo z 10 lat temu, to w ogóle przeświadczenie było takie, dobra, kupujemy sobie tę mieszkankę, żeby kupić, sami sobie odremontujemy. Ja pamiętam, jak pierwsze mieszkanie kupiłem w 2002 roku, to też, kurczę, sam gładzie robiłem, ale jak się przenieśli do Łodzi, to już nie chciałem tych gładzi robić. Już miałem dość, nie? Jak już doświadczyłem tego, że zacząłem malować i okazało się, że cała ściana mi odchodzi i muszę od nowa to poprawiać. Nie wiem, czy to tego doświadczaliście, ale tak jest, że bardzo często już społeczeństwo tego doświadczyło. Byli bohaterami domu, nie? Pojechali do Kastoramy, kupili Deluxa, wrócili, tak? I sami próbowali to robić i już tego nie chcą. Okazuje się, że pomieszkali tam sobie 5 lat, urodziły im się dzieciaki, chcieliby zmienić na coś większego, przejść z kawalerki, albo zmieniają miejsce zamieszkania i potrzebują mieszkania wyremontowanego. Dlatego my idziemy z taką strategią, że chcemy trafić do konkretnej grupy docelowej i to z góry jest jakby przemyślane pod względem ekonomicznym, bo patrząc na to jako na produkt, na mieszkania, no to oczywiście powinniśmy wybierać coś, co jest niedostępne na rynku, coś, co się dobrze sprzedaje, coś, na co się jest zapotrzebowanie. I po zbadaniu tego całego rynku stwierdziliśmy, że to będzie najlepszy produkt dla nas, czyli kupić, wyremontować na dobry standard, dobrze obsłużyć klienta, zrobić pewną markę i sprawić, żeby oni to kupowali. To jest jedna ze ścieżek oczywiście. Jeżeli wy tak robicie, ok, jeżeli nie robicie, to wcale nie znaczy, że źle robicie. Znaczy każdy ma swoje podejście jakieś do inwestowania. Ja tu przedstawiam tylko strategię, na której my bazujemy, bo ta strategia sprawdza się niezależnie od miasta. Dzisiaj uczestnicy moich warsztatów działają w Rzeszowie, w Krakowie, w Lublinie, w Białymstoku, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Trójmieście, Poznaniu, Warszawie, Łodzi i wszędzie się to sprawdza, nie? Znaczy właściwie wszędzie jesteśmy w stanie to wycisnąć. I okazuje się, że każdy jest w stanie osiągnąć sukces, idąc tym tropem. Przy czym w ogóle tutaj za dużo doświadczenie nie ma nic wspólnego z tym wszystkim, stosując tą strategię. To znaczy nie jest potrzebne jakieś doświadczenie wielkie, umiejętności, wykształcenie i to, czym się zajmujemy. To znaczy okazuje się, że ci uczestnicy, którzy odnoszą sukces, to są ci, którzy przede wszystkim działają. Czyli jeżeli jest tutaj ktoś z was, kto jeszcze nie działa pełną parą, jest ktoś, ręka do góry. No jest parą. Szczególnie, bo nie masz asystentki. No. To przede wszystkim dlatego, że być może jeszcze pełną parą nie działacie. Nie? To znaczy okazuje się, że najistotniejszą rzeczą w tym wszystkim to jest działać. Reszta to zaczyna się układać, bardzo często zaczyna się układać, bo wy już macie pojęcie, wiecie, jak sobie pewne rzeczy poustawiać, to jest tylko kwestia, żeby być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Nie? Z nadzieją, że jak pójdziemy na licytację, to też tam się okaże, że jesteśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale w większości przypadków na tych licytacjach okazuje się, że nie. Sami znajomi. Chociaż uczestnicy pokazują, że zdarzają się sytuacje, że kurczę, nikt nie przyszedł. Tak mieliśmy w Krakowie, Maksymiliana, tam mamy takiego, który poszedł i wynegocjował 20 minut spacerem od centrum domek, 100 metrów plus działka 600 za po prostu 170 tysięcy, nie? To za cenę wywoławczą, to jest po prostu absurd. Łukasz w Gdańsku na Chełmie wynegocjował, znaczy wylicytował za 3600 za cenę wywoławczą. I okazuje się, że co chwila gdzieś tam znajdują się takie, że jednak ktoś nie przyszedł, nie? Się zdarza. No ja też teraz właśnie mamy licytację takiego biurowca 5,5 tysiąca metrów kwadratowych, 10 pięter, no i liczę, że nikt we wtorek nie przyjdzie na licytację, a już widelec, nikt nie przyjdzie, nie? I pójdzie to po cenie wywoławczej, a liczymy tam z 1200 zł z metra, więc będzie się czym dzielić. No chyba, że ktoś przyjdzie, no ale mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. To znaczy w większych budynkach jest mniejsza konkurencja, nie wiem, czy zauważyliście, nie? Jak się bierzemy za całą kamienicę, jak się bierzemy za biurowiec jakiś, to jest mniejsza konkurencja. No ja później jak obracałem lokalami mieszkalnymi, w pewnym momencie przeszedłem na komercję i zacząłem obracać się lokalami komercyjnymi, ale dzisiaj to jest tak, że to, co ja chciałem, to już mam. Dlaczego, to za chwilę wam powiem. Ja nigdy nie chciałem jakiś tam być strasznie milionerem. Za chwilę wam pokażę, że a być może to wiecie. Chociaż wiem, że masa ludzi tego w Polsce nie wie, że żeby dobrze żyć naprawdę na wysokim poziomie, wcale nie trzeba być jakimś tam wielkim milionerem. I to, co chciałem, to osiągnąłem.
i nieruchomości i firma sprawiła, że osiągnąłem to, co chciałem, ale teraz no, siłą rzeczy, jak jesteśmy w nieruchomościach, to czasem się coś zdarza. No zadzwoni Robert i mówi, Wojtek, no ale jest fajna sprawa, no co, nie brać? No aż kurczę, no grzech nie wziąć. No to dobra, no to kupujemy, nie? Ostatnio mi się trafiła kamieniczka, 11 kawalerek, no 920 tysięcy, a myślę, że tam 11 do 13 tysięcy miesięcznie można wyciągnąć. To prawie 15% stopy zwrotu. No jak nie kupić? Bardziej, że gotówka jest, no to kupujemy, nie? Teraz się trafił ten budynek wieżowiec, no tam już grube pieniądze wchodzą w grę, no ale jest paru znajomych, no można się zrzucić na to. Okazuje się, że jakby gdy jesteście w tym, to okazje potem same się zdarzają. Mamy tutaj przykład w Warszawie. Kurczę, raz na warsztaty przyjechał ojciec z synem. Syn 19 lat, dopiero skończył liceum, poszedł na studia, on chce inwestować w nieruchomości, nie? Zero doświadczenia, zero wiedzy, zero nic, no, że, no ale odważny, no chłopak, no odważny, no Łukasz. I dla wsparcia przywiózł sobie tatę, tata Andrzej. Właśnie przeszedł na emeryturę wojskową, no to jeszcze nie jest stary facet, no ale tak sobie spojrzałem, no duet zarąbisty, no. Absolwent, no i ojciec, który cały czas tam w czołgach był, co prawda podpułkownik Wojska Polskiego, no to coś tam ten, no ale tak patrząc na nieruchomości, no to chyba, że tam coś z nieruchomościami wojskowymi przy przetargach miał do czynienia, ale nie sądzę, żeby nawet, nie? No i oni potem poszli w rynek, zaczynają działać i po 3 tygodniach intensywnego działania dzwonią, mówią, Wojtek, nie da się. Pośrednicy mówią, że się nie da, że nie ma takich nieruchomości, no ale to chyba normalne. Że pośrednicy powiedzą, że się nie da i że nie ma takiej nieruchomości. A po co pośrednikom to jeszcze konkurencja jakaś na rynku? Jak już oni mają swoich inwestorów albo sami inwestują, no to tacy nowi to tylko tutaj mogą przeszkadzać. Ja mówię, słuchajcie, nie poddawajcie się, działajcie. Po 4 tygodniach dzwonią, jest, mamy na Ursusie, tutaj kupili na Konińskiej mieszkanko. No i okazało się, że się dało. A po 5 tygodniach dzwonią, mówią, ty Wojtek, dawaj kontakty do innych uczestników, bo my mamy teraz tyle tych nieruchomości, że nie możemy się obrobić. I okazuje się, że to powiedzenie, które mówi, że okazja jest średnio, trafia się raz w tygodniu, to jest prawdą. To jest tylko kwestia bycia, żeby być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. A jak jesteście i orientujecie się, no to oczywiście jest potem łatwiej, nie? Nagle się okazuje, że te nieruchomości same wpadają, że tam coś gdzieś usłyszeliśmy. No tutaj, kto jest z Warszawy, ręka do góry? Teraz na Saskiej Kępie trafiło się mieszkanie, gdzie tam zazwyczaj kupowaliśmy w okolicach 6 tysięcy złotych do remontu, no to nagle trafiło się za 4. Na Egipskiej. W blokach. No, takie tam są dwupiętrowe, 3 takie, nie? No trafiło się tak, że tam tu uczestnik warsztatów ma dostawcę projektu, który zadzwonił do niego i mówi, jest fajne mieszkanie, nie? Problem jest tylko taki, że jest z lokatorem i co z nim zrobić. A no to już jest problem, no bo jest lokator, nie? A lokator nie chce się stamtąd wyprowadzić. W ogóle lokator nie jest właścicielem, on ma to gdzieś, nie? Wiecie, jak to jest czasami z lokatorami. No i prosta sprawa. Jeżeli mamy taki potencjał, że kupujemy mieszkanie za 4 tysiące, no to co najprostszego zrobić z tym lokatorem? No przekupić go. Po co siłą, po co co? No po prostu przekupić go. Jeżeli mamy różnicy 2000 na metrze, a mieszkanie ma tam 45 metrów, to mamy 90 tysięcy, no to jak facet, a jeszcze okazało się, że facet jest alkoholikiem i tak dalej, no to już w ogóle najprostsza rzecz, jaka może być, nie? Idziemy, proszę pana, no 3 dychy mamy dla pana tutaj w ręku, nie? Dobra, zrobię dla was wszystko, nie? A czasami na siłę, to wiecie, taka przypowiedź była tam, jak się słońce z wiatrem zmagało, żeby z gościa... Wychodzi z tego mieszkania. Żeby z gościa ściągnąć kurtkę, nie wiem, taka stara opowieść, taka, bo jeszcze pamiętam, w szkole się uczyłem, jak wiatr ze słońcem się spierał, żeby ściągnąć z gościa płaszcz. No i wiatr im bardziej szalał, to gość tym bardziej ten płaszcz na sobie. A światło się uśmiechnęło, no słońce uśmiechnęło się, opuściło promienie ciepła i facet sam zdjął kurtkę, nie? I tutaj też z tymi gośćmi też tak trzeba po prostu postępować. Jak się go nie da eksmitować, to trzeba się z nim dogadać, bo on wcześniej czy później on i tak będzie eksmitowany. I on wie o tym, tylko kwestia tego, czy jesteśmy w stanie kreatywnie podejść i spróbować go wykorzystać. Ale tam poszliśmy dalej, bo ten uczestnik to nawet nie kupił tego mieszkania, tylko wystawił ogłoszenie, że pchnie to komuś, kto się chce w to bawić dalej, innemu uczestnikowi, za prowizją 50 tysięcy, nie? Ale okazało się, że tam jest potencjał i 50 tysięcy to wcale nie jest problem, żeby komuś dać, jak widzimy, że i tak 100 możemy na tym zarobić. 45 metrów. 45. To znaczy, no właśnie fajnie, bardzo dobrze, że zdecydowaliście się na Asbiro. Dlatego, że Asbiro to jest pewna społeczność. Czyli jest, stanowicie tu społeczność, zaprzyjaźniacie się, tak, okazuje się, że poznajecie się nawzajem, inwestorów, wymieniacie się kontaktami i okaże się, że w pewnym momencie
że wy też macie nieruchomość, ale sami jej nie kupicie, bo no, bardzo często takie głupie pytania ktoś zadaje. Orzechowski, ale czego ty szkolisz? Ty sobie konkurencję szkolisz, albo czego ty sam nie inwestujesz? Ja inwestuję, tylko że ja już inwestuję w większe nieruchomości, więc dla mnie nie ma problemów nauczyć kogoś obracać małymi nieruchomościami, bo on nie jest dla mnie w ogóle konkurencją, tym bardziej gdzieś tam w Białymstoku, Lublinie czy Rzeszowie. No może w Lublinie to niekoniecznie, no bo tam... No właśnie, Rzeszów też protestuje. Z drugiej strony między jedną inwestycją a drugą, przy dużych nieruchomościach to czasami jest rok, pół roku, no i co w tym czasie robić, nie? Więc wy też na pewno dojdziecie do takiego momentu, że coś traficie i okaże się, że no nie możecie nic z tym zrobić. No to macie sieć kontaktów, wymieniajcie się i bach, bach, dzwonicie, ktoś jest zainteresowany, no to proszę bardzo. Więc o tyle fajnie. A jeszcze fajnie jest, jak są ludzie z zagranicy i oni tam siedzą, oni tam mają kapitał, chcieliby zainwestować, a nie mogą. No to z chęcią ci poprowadzę jakąś transakcję, nie? Tak też można do nich wychodzić. I okazuje się, że można wykorzystywać kapitał innych osób do tego, żeby też inwestować. Ale to też za chwileczkę o tym będę mówił. O, tu jest mieszkanie Łukasza na Chełmie w Gdańsku. No tutaj to mieszkanie akurat było bardzo tragiczne. Ono na zdjęciach całkiem nieźle wygląda. Natomiast to chyba było najgorzej wykonane mieszkanie, jakie mogło być, bo tam... U Pawła, który się tam sądzi, to chyba Robert, ty też byłeś, nie? No to tam jakieś drobne, jakieś tam szczegóły. A tutaj, no to naprawdę cała masa była, więc Łukasz to pokazywał mieszkanie w nocy i jeszcze przy zgaszonym świetle, żeby ludzie kupowali. Ale udało mu się sprzedać, zarobił 50 tysięcy, czyli okazuje się, że wcale nie jest źle, nie? I tutaj jeszcze powiem to tylko, bo my staramy się tam przeciętnie zarabiać na tych nieruchomościach, ale czasem się złote strzały udają i takie złote strzały ostatnio były dwa. Jedno właśnie w Gdańsku, ale to nie przez Łukasza, tylko przez Pawła na Żabiance jest coś z Gdańska. O właśnie, no to 85 tysięcy zysku na jednym mieszkanku. To jest ewenement, można powiedzieć, bo to jest mieszkanie w wieżowcu, szóste piętro, tam 53 czy 56 metrów miał. Trzy pokoje rozkładowe, bach, 85 tysięcy. No pogratulować. Słucham? Minimalnym, dopuszczalnym, więc około 43 chyba tysięcy udało mu się tam minimalnie zaangażować. Czyli całościowo, zakup i remont. Czyli wkład własny, tam coś około 30 tysięcy, no i plus pośrednik PCC notariusz, nie? To, co trzeba gotówką płacić. A drugi taki strzał był ostatnio w Warszawie, no to... Michał i Ola na Chomiczówce, Bielany. To jest Konrada 26. 80 tysięcy zysku, 11 piętro, tak samo wieżowiec, trzy pokojowe mieszkanie. Słucham? Za ile było? Nie pamiętam. Ale jeżeli was interesuje, to mogę wam podesłać. Tych nieruchomości jest taka masa, u nas już przynajmniej, bo tam ze 120 już ich zrobiliśmy, więc no nie do końca jestem w stanie, zaraz zobaczę, czy czasem w SMS-ie nie mam. Ale powracając, bo... Wszystkie przysłać. No to już jest pewna, jakby tu powiedzieć... Tylko z Warszawy. To jest tylko jeden plik, jak to Robert mówi, tylko nie wiem, czy cię skierowałem. Tylko jeden przycisk. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię, że właśnie w porównaniu do innej strategii, to znaczy... Jeżeli bierzemy pod uwagę remont ich wyszedł 750 zł z metra, nie robili elektryki i hydrauliki, bo były wymienione. Konrada 21 dokładnie. Tego i to mieszkanie pozyskałem. Też od dostawców perełek, za chwilę o nim będę mówił, słucham. Nie wiem, nie mam tych informacji tu, ale... Zaraz puszczę SMS-a i pewnie będę miał odpowiedź i wam zaraz powiem. Dobra, Konrada, przypomnij. Olu, proszę, za ile kupione i za ile sprzedane mieszkanie na Konrada. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Ja organizuję takie wydarzenie, gdzie się czasem zjeżdżamy wszyscy naraz. Takie wydarzenie będzie w czerwcu. Ola i Michał będą prelegentami, przez 30 minut będą opowiadać o tym, jak to się im to udało. Więc zachęcam, bo ten materiał na pewno będzie można, będzie dostępny. Jeżeli nie chcielibyście przyjechać, na pewno będzie w internecie dostępny gdzieś. A gdzie to? W Łodzi, w hali Expo. Na 450 osób, 17-18 czerwca. Oczywiście, tylko że to są... Słucham, nie. W Warszawie to mamy tylko takie regionalne spotkania, nie? Znaczy regionalne naszych uczestników. Słuchajcie, czy chcecie przerwę? Ręka do góry, kto chce przerwę? A kto nie chce ręka do góry? A kto się wstrzymał? Dobra, to przerwa.